Cześć, z tej strony Ola. Zapraszam Cię na lekcję Mobility Pilates. Wzmocnimy i zwiększymy elastyczność stawu biodrowego, a także popracujemy nad mięśniami pośladków, czworogłowych uda i przywodzicieli. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Zaczniemy w siadzie na piętach. Usiądź wygodnie i postaraj się usiąść dokładnie na pięty. Wyprostuj plecy, wydłuż. Zacznij delikatnie zataczać koła barkami. Od małego zakresu ruchu i teraz coraz większe, obszerniejsze koła. Jeszcze chwilę. Trzymaj, skręt, długie plecy, powrót i druga strona. Daj ręce do przodu, pozycja dziecka. Z prostymi plecami wejdź do klęku podpartego, z okrągłymi wróć na pięty. Z prostymi plecami do góry, z okrągłymi usiądź na pięty jeszcze dwa razy. Teraz na wprost i biodra na prawo. Wracamy na wprost i biodra na lewo. Mocno wypychaj biodra. Raz na prawą stronę, raz na lewą. Zatrzymaj na środku w klęku podpartym. Odepchnij podłogę i zacznij zataczać koła biodrami. W drugą stronę. I jeszcze biodra na boki, na prawo, na lewo. Zostań w klęku podpartym. Wdech, głowa do góry. Delikatnie wypchnij biodra i wydech, zaokrąglone plecy, pozycja kota. Wdech. Wydech. I jeszcze trzy razy. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Usiądź z powrotem na pięty, tym razem palce zadarte. Rozgrzej nadgarstki. Najpierw wypchnij do góry. Wróć do centrum. Jeszcze raz w górę. Ostatni. Zejdź na dół. Jeszcze chwilę dla nadgarstków. Rozluźnij. Przejdź do psa z głową w dół. Naprzemiennie powpychaj pięty w podłogę. Raz nogi na prawą stronę, raz na lewo. I naprzemiennie raz jedna pięta dotyka, raz druga. Jeszcze chwilę. Zostaw na chwilę stopy na szerokość bioder. Zegnij kolana, zejdź niżej klatką. Zrelaksuj szyję i teraz postaraj się wyprostować kolana. Nie ruszaj plecami, jeszcze raz. Zegnij kolana. I same nogi oddalają się od klatki piersiowej. Ostatni raz. Powoli ręce przybliż w stronę stóp. Chwyć za łokcie, rozluźnij. Pobujaj na boki. Luźno rolujemy. Po jednym kręgu unieś ostatnią głowę do góry. Daj ramiona, wdech. I wydech po jednym kręgu. Najpierw zapada się klatka, ręce luźno w dół i wolno rolujemy przy zgiętych kolanach. I jeszcze raz wdech na dole, wydech, odepchnij się stopami od ziemi. Po jednym kręgu roluj w górę, unosząc brodę ostatnią. Jeszcze raz.
Pierwsza broda, zapadnięta klatka. Wolno obserwuj, jak plecy rozciągają się w tym ruchu. Stąd przejdź powoli do psa z głową w dół. Daj prawą nogę do góry i przejdź do pozycji gołębia. Zatrzymaj na chwilę tutaj. Przejdź na przedramiona. Spójrz przed siebie. Ściągnij barki. Skoncentruj uwagę na oddechu. Unieś wyżej głowę i teraz tylną nogę chwyć lewą ręką. Spróbuj włożyć stopę w dół łokciowy. Na chwilę porozciągaj czworogłowy uda. Jeżeli nie możesz chwycić tak głęboko, możesz oczywiście złapać za stopę. Ważne, żeby czuć rozciąganie uda z przodu. Odłóż, wróć do psa z głową w dół. I zaczynaj przybliżać wolno ręce do stóp. Roluj wolno po jednym kręgu. Daj ramiona do góry, wdech. I wydech, znowu rolujemy w dół, pamiętając, żeby zapadnięta była pierwsza klatka. I jak najdłużej rozciągać grzbiet. Wróć do psa z głową w dół, wolno. Połącz nogi, daj lewą nogę w górę. I przejdź do gołębia. Zostań na przedramionach. Skoncentruj uwagę na nodze z przodu, na lewej. Chcesz rozciągnąć pośladek. Oddychaj przez nos. Wyżej i chwytamy tylną nogę. Złap za stopę lub włóż stopę w dół łokciowy. Łagodnie, nie spiesz się, nie ciągnij na siłę. Tak, żebyś czuła pracę, ale żeby nie była ona zbyt intensywna, zwłaszcza na początku naszej lekcji. I bardzo powoli odkładamy dłonie na zewnątrz, odepchnij podłogę, wróć do psa z głową w dół i znowu ręce wędrują. Roluj do góry wolno. Ręce do góry, wdech i wydech, szybko opuść. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Ostatni. Prawa noga pójdzie do przodu, lewa do tyłu. Zejdź niżej w dół, tylna pięta jest uniesiona, stopy są w tym samym kierunku. I teraz przechyl trochę miednicę, tak żeby zmniejszyć przodopochylenie miednicy. Postaraj się ustawić w neutralnej pozycji. Wyprostuj plecy, ściągnij łokcie do tyłu. I teraz zacznij opuszczać niżej tułów, postaraj się zginać równo oba kolana. I jeszcze chwilę. Ostatni raz. Połóż ręce na ziemię, wyrównaj biodra i z wydechem opadnij w dół. I teraz powoli wraca noga, pies z głową w dół. Przybliż dłonie
Roluj wolno po jednym kręgu. Pamiętaj, żeby zostawić luźne kolana. Lewa noga do przodu. Wyprostuj się. Znowu ustaw miednicę w neutralnym położeniu. Zejdź nisko w dół i wyprostuj kolana. Wdech na dole, wydech u góry. Ostatnie cztery, trzy, dwa i jeden. Oba kolana wyprostowane, równo ustawione biodra, ręce do przodu. Możesz z przodu zgiąć kolano, jeżeli potrzebujesz. Spójrz na lewą nogę. I powoli. Wracamy do psa z głową w dół. Zatrzymaj na chwilę. Weź głęboki wdech. Głośny wydech. Przybliż dłonie. I roluj wolno do góry po jednym kręgu. To teraz unieś prawą nogę do góry. Ściągnij ręce do tyłu. Z wydechem powoli. Noga idzie do tyłu. Zauważ, że biodra są cały czas na tej samej wysokości. I wróć do góry. Wypchnij piętę do przodu. I jeszcze raz. Do tyłu. Prostujesz się. I jak najwyżej stopa do góry. I jeszcze dwa razy. Wypychasz piętę. Ostatni raz. Stop u góry. Mocno teraz przenieś ciężar ciała do przodu. Tak, żebyś poczuła, że brzuch się chowa. Sama noga. Postaraj się nie poruszać głową i plecami. Tu jest stabilizacja. I jeszcze trzy razy. Dwa. Jeden. I daj ramiona do góry. Wdech. Wydech. Rolujesz w dół. I w górę rolujesz wolno po jednym kręgu. Zmiana strony. Lewa noga do góry. Ściągnij ręce. Wydech. Przechodzisz niżej głową. Głowa i stopa najlepiej jakby były na tej samej wysokości. Wracasz do góry, ręce na biodra. Wypchnij. I znowu w tył. I powrót. I jeszcze. Ostatni raz. Zatrzymaj u góry. Znowu ciężar ciała bardziej z przodu, brzuch schowany. Sama noga. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. Odłóż nogę. Wdech, wydech. Rolujemy luźno górę. Przejdź do psa z głową w dół. I przejdź do klęku. Zostań teraz na przedramionach. Odepchnij podłogę. Patrz na podłogę, ale mocno przed siebie. I postaraj się teraz połączyć kolana. Daj prawą nogę do góry. Stąd jak najwyżej noga w kierunku ramienia. Ciągniesz do tricepsa. Ta sama noga. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymaj jak najwyżej. 4, 3, 2, 1. Usiądź napięty. Daj ramiona do góry. Dłonie skierowane w stronę sufitu. Barki od uszu. Wracamy.
łokcie ustawione na szerokość barków, odepchnij podłogę, zaangażuj brzuch. Połącz kolana, lewa noga do góry i stąd jak najwyżej i prostujesz nogę. Wydech i wdech. I jeszcze 4, 3, 2, 1, zatrzymaj, 4, 3, 2, 1 i z powrotem usiądź napięty, dłonie skierowane do góry. Wróć do psa z głową w dół, odepchnij podłogę, kolana w górę. I daj lewą nogę z przodu, a prawą zgiętą z tyłu. Dwa kąty proste, czyli pozycja 90-90. Zatrzymaj na chwilę. Teraz chwyć za prawe biodro, zacznij mocniej zamykać i otwierać. I jeszcze wydech i wdech, wydech. I wdech. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Zamknij biodro. Mocna rotacja wewnętrzna tylnej nogi. I teraz tylko podnosisz stopę. Minimalny ruch. Kolano zostaje na ziemi. Jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stąd postaraj się unieść nogę do góry. Zatrzymaj. Wyprostuj plecy. Możesz mieć troszkę zgięte kolano. Ważne, żeby się nie zapadać, wydłużyć plecy. Jeżeli nie możesz usiąść w takiej pozycji, czujesz, że masz za nisko, za bardzo zaokrąglone plecy, to możesz usiąść na czymś wyższym. Może to być wałek do jogi, może to być poduszka. Zatrzymaj tutaj i stąd. Wydech w górę. Zauważ, że staram się nie ruszać głową, że mam jak najmniej ruchu w górnej części ciała. Pracuję tylko zginaczem biodrowym. Jeszcze 1, 2, 3, 4, 5. U góry stop i małe kółka. 4, 3, 2, 1. W drugą stronę 4, 3, 2, 1. Bez pomocy rąk wracam do pozycji 90-90. Zostaw na chwilę ręce z tyłu i przełóż się bez pomocy rąk na drugą stronę. Dokładnie ustaw pozycję. Chwyć za lewe biodro, zamknij i otwórz jeszcze. Zwróć uwagę, która rotacja jest dla Ciebie łatwiejsza, czy kiedy robisz rotację mocno wewnętrzną, czy rotacja zewnętrzna, gdzie czujesz większą pracę, większą blokadę w biodrach. Zatrzymaj, przenieś ręce, no i spróbuj teraz tylko tylną nogą. Mały zakres ruchu, kolano zostaje na ziemi, unosisz stopę góra-dół i jeszcze chwilę. Ostatnie 4, 3, 2, 1. Bez pomocy rąk wchodzisz do kolejnego ćwiczenia. Wyprostuj plecy. Możesz ręce mieć tutaj połączone. Jeżeli bardzo Ci jest ciężko, to zostaw ręce na ziemi, ale staraj się jak najrzadziej odkładać dłonie na podłogę. Góra, dół. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maleńkie kółka. 1, 2, 3, 4. I w drugą. 1, 2, 3, 4. Wróć do pozycji 90-90. Przejdź na drugą stronę. Znowu nie pomagaj sobie rękoma.
i tym razem przybliż do siebie nogi. Ale nadal prawa noga jest w rotacji wewnętrznej, lewa w rotacji zewnętrznej. Daj ręce do przodu i teraz do góry wstań i wróć. Napinaj pośladki idąc do góry. Jeszcze 4. 3. 2. 1. Lewa ręka na ziemię. Otwórz klatkę dołem. Wejdź, usiądź i znowu dołem zataczasz połowę koła. Wysoko biodra, otwórz klatkę. I jeszcze raz. U góry stop. Połóż się na lewym boku. Górna noga jest uniesiona. Talia do góry. Widzisz stopę. Zacznij unosić góra-dół. Postaraj się wyizolować ruch, ustabilizować centrum ciała. Nie pracować dolną częścią pleców. Tylko pracujesz mięśniem pośladkowym średnim, odwodzicielami. Jeszcze chwilę. 3 do góry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ostatni raz. 2, 3. Małe kółka. Cały czas stabilne centrum w drugą stronę. 4, 3, 2, 1. Zegnij nogę. I teraz kolano nisko w dół, kolano w górę. Wewnętrzna rotacja w biodrze, zewnętrzna w szybkim tempie. Stopa raz idzie w dół, raz idzie w górę. I jeszcze chwilę. 4, 3, 2, 1. Wejdź wyżej, połóż dłoń dokładnie pod barkiem. Odepchnij się teraz kolanem lewym od ziemi. Otwórz mocno prawą stronę ciała. Otwórz klatkę. Teraz zmienimy. Daj rękę wysoko do góry. Zacznij pracować również góra-dół nogą. Jeszcze chwilę. 4, 3, 2, 1. Połóż się z powrotem na bok. I teraz będzie do tyłu. 1, 2, 3. Napnij pośladek i w przód. 1, 2, 3. W przód. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ostatni. 1, 2, 3. Stajemy do góry. Bez pomocy rąk przechodzisz na drugą stronę. Przybliż do siebie nogi, daj ręce do boku i znowu wstajesz i siadasz. Napnij pośladki, kiedy idziesz do góry. I jeszcze. Jeszcze 3, 2, 1. Daj rękę do góry, prawa, zataczasz dołem, wysoko biodra do góry, wydech, wdech i jeszcze. Ostatni raz, otwórz klatkę. Połóż się na boku. Znowu ustabilizuj centrum. Górne biodro jest dokładnie nad dolnym. Spójrz na lewą stopę, masz ją widzieć. I zacznij pracować góra-dół. Jeszcze chwilę. Postaraj się nie ruszać z centrum ciała. Cały czas stabilne. Zwiększamy mobilność, ale tylko do tego momentu, gdzie czujesz, że jeszcze jesteś w stanie utrzymać stabilizację centrum.
Noga nie musi iść za wysoko. Ważne, żebyś czuła pracę zewnętrznej strony nogi, zewnętrznej strony biodra. Trzy do góry. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ostatni raz, dwa, trzy. Małe kółka, cztery, trzy, dwa, jeden i w drugą, cztery, trzy, dwa, jeden. Zegnij kolano i znowu kolano w dół, stopa naprzemiennie, wewnętrzna, zewnętrzna rotacja. To ma być ruch tutaj w biodrze. Masz zamykać biodro i otwierać. Wewnętrzna rotacja, zewnętrzna, naprzemiennie. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Wyżej do góry. Połóż dłoń znowu pod barkiem. Wejdź do pozycji. Otwórz klatkę. Otwórz lewą stronę ciała. Rozciągnij mocno bok. Zmień ustawienie. Dłoń dokładnie do sufitu. Daj nogę i góra, dół. Jeszcze chwilę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Połóż się na bok jeszcze raz. I tym razem trzy razy do tyłu i jeden do przodu. Raz, dwa, trzy. Napinasz pośladek i ciągniesz nogę do przodu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ostatni raz, dwa, trzy. Wróć do siadu. Zmień stronę. Znowu pozycja 90-90. Tym razem przodem do mnie. Zacznij stąd, utrzymując ręce w górze. Z rotacji wewnętrznej przechodzi do zewnętrznej i unosisz nogę do góry. I znowu wracasz do rotacji wewnętrznej, zginasz nogę. Obserwuj stopę, wewnętrzna rotacja, zewnętrzna. Jeszcze dwa. Ostatni. Zostaw zgiętą nogę i tylko góra, dół. Cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zmień stronę. Pozycja 90-90. Rozluźnij się, wyprostuj nogę, wejdź do pozycji i znowu zrotuj biodro do środka. Wolno obserwuj nogę, obserwuj biodro i staraj się utrzymać proste plecy. Jeszcze. Ostatni raz. Zatrzymaj zgiętą, góra, dół. Cztery, trzy, dwa, jeden. Połóż się na plecach. Daj ręce pod głowę. Zapadnięta klatka. Ciężka głowa, czujesz ją na dłoniach. I stąd daj jedną nogę do góry i drugą. Z wydechem prawa noga w dół. Powrót, lewa. I jeszcze. Ostatnie dwa, prawa i lewa. I daj kolana do klatki, rozluźnij się. To teraz criss-cross. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puls. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na drugą. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chwyć
pod kolanami, kołyska do góry, wdech i wydech. I jeszcze dwa razy. Ostatni. W pozycji siedzącej zostań, wyprostuj plecy. Stąd z wydechem dwa schodki w dół, tyło pochylenie miednicy, płaski brzuch i jeden do góry. Raz, dwa, jeden do góry, wydech, dwa i wdech do góry. Raz, dwa i jeden wdech. Raz, dwa, jeszcze chwilę, staraj się wolno opadać. Ostatnie dwa, może uda Ci się jeszcze. Ostatni raz i kolana do klatki, rozluźnij się. Daj prawą nogę, wyprostuj lewą. Prawa ręka do boku, kolano na lewą stronę. Głowa w przeciwną, czyli w prawo. Wróć, zmiana, druga noga. Lewa ręka do boku i wydech, skręt. Powrót. Chwyć pod kolanem, powoli wróć do siadu. Usiądź wygodnie, wydłuż plecy. Skręt na jedną stronę. Wróć do centrum, na drugą. Wróć do centrum. I jeszcze ręce do góry, wdech, wydech. I bardzo dziękuję Ci za wspólną lekcję.